naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tak, jeśli ktoś jeszcze przed chwilą drzemał sobie, to został skutecznie obudzony przez stronę i przez zespół, który będzie nam towarzyszył w Eucharystii. A jest to zespół Żywczanie z Żywca, dawniej Mała Ziemia Żywiecka. I obchodzimy dzisiaj mały jubileusz, ponieważ jest to 50. zespół góralski, który ścieli nam w szasie, który jest tam góralski. Kierownikiem zespołu, choreografem jest Adam Adamowski, a kierownikiem muzycznym Katarzyna Jołik. A budzili nas na drążkach Piotr i Paweł Kukuczka. To mówi się tak, że gdyby tym, co padło na kazanie, ktoś zasypia. Poproszę was, żebyście zagrali jeszcze raz. A my już obudzeni, stając przed ołtarzem Pana, oczekujemy, oddając, powierzając siebie samym Bożej łasce, oczekujemy od Niego Jego słowa. Czytanie z księgi Amosa. Słuchajcie tego, który gnębicie ubogiego, a bezrolnego pozostawiacie bez pracy. Którzy mówicie, kiedyś unijmy księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże, i kiedy szabat, byśmy mogli otworzyć spichę. Tego ze srebrą, a ubogiego za parę sandałów. I plewy przemyślne będziemy sprzedawać. Poprzysiąg Pan na dumę jakiego. Nie zapomnę nigdy wszystkich uczynków. Oto słowo. Oskarżono przed nim, że wywołał jego majątek.
czytaniem albo oglądaniem jakiejś historii, która jest rozłożona w trylogii, czyli ma trzy części. Na przykład weźmy naszą Sienkiewiczowską trylogię. Można oczywiście przeczytać pana Wołodyńskiego bez dwóch poprzednich części i całkiem dobrze się bawić przy czytaniu tej historii. Można podobnie potop oglądać bez słowa miecza, ale nie znajdziemy wtedy, czytając w taki sposób, nie znajdziemy tej linii, której autor złapał sobie zamierzył. Nie będzie to odczytanie i zrozumienie pełne tego, co Sienkiewicz chciał przekazać. Może to być zamknięte po prostu w jakiejś ciekawej historii, ale może umknąć nam to, co jest istotne. I podobnie ze Słowem Bożym. Możemy czytać poszczególne fragmenty, ale jeżeli nie znam szerszego kontekstu, tyle można umknąć.
bardzo. Dziękuję bardzo jak zawsze, że mamy jubileusz. Po raz 50. nie, nie po raz 50, to 50. zespół, który tutaj gości na tym naszym spotkaniu w szacie w Oprawie Góralskiej. Tym razem są to życzenia z Żywca. Bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność, za takie uwielbienie Pana Boga w taki sposób, jaki Wy to czujecie, Wy to rozumiecie. To jest Wasza muzyka, Wasza tożsamość, to jest po prostu Wasze. I zapraszamy Was zawsze, każdą trzecią niedzielę miesiąca, o 9:00 na mszę świętą w Oprawie Góralskiej. Pamiętajcie zawsze w modlitwie też o Andrzeju Woźniaku, żeby jak najszybciej skończyła się rehabilitacja, żeby mógł dalej być z nami i organizować tę mszę świętą. Dziękuję Wam, dziękuję posłom stanowym, dziękuję tym, którzy tak pięknie tutaj na Trowitach. Bóg Wam zapłać za Waszą obecność. Myślę, że